Wszyscy wyciszamy się. Bardzo proszę. Jeszcze cichutko. I nastaje ten dzień, dzień narodzin Pana Jezusa. Bardzo proszę, żeby wszyscy artyści w ciszy, żeby wszyscy artyści tutaj są, ale wszyscy goście pięknie wysłuchali lasełek, ponieważ artyści się napracowali. Bardzo Was proszę, żebyście pięknie odebrali cichutko. Żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywał, nadszedł do Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła człowiek, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterzy i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd doświeciła, także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się. Obowiązuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel, który jest Mesjasz Pan. To będzie znakiem dla was, znajdziecie niemowlę w objętych pieluszki i leżące żłobie. Tady kochane, dzisiaj już w szkole jesteśmy w tym klimacie przedświątecznym i chciałbym Wam rzucić jednak, abyście nie zapominali, że te święta, odchodzące są świętami, urodził Pana Jezusa i żeby każdy z nas mógł znaleźć tę chwilę dla Pana Jezusa, te święta, bo to są Jego święta i niech właśnie ten Jezus nowo narodzony wlewa w nasze serca pokój, miłość i dużo radości, czego Wam serdecznie życzę.
przed wiekami żyli Józef i Maria, wędrowali do Betlejem. A ona brzemienna była, także bez porodu nie było miejsca w gospodzie, więc narodziło się dziecię w szopie, w ubóstwie i w chłodzie. Thank you.
Ludzie cieszyli się więc, że Bóg Zbawiciela ich posłał.
jest Marią Rzeczniś. Warto podziękować wszystkim artystom, szczególnie naszej dyrekcji.